Dobry dzień. Moja panie, studnia. Panie Alfredzie, to pana dom. No, studnia, moja studnia. A, no. Tu wadrabu. Wstyły, wsio podnieść. Kluci wodę. Kluci wodę. Żyj 100 lat, towarzysz. Żyj 100 lat, zdrowy bądź. Bez Bohu, wygryżej. No i znaleźliśmy pana dom. To była pierwsza po 72 latach wizyta Alfreda Kwarciaka w Dubnie na Wołyniu, gdzie się urodził i mieszkał do wysiedlenia stamtąd jego rodziny w 1946 roku. W tym domu, w wykopie pod nim, jego rodzina ukrywała przez 2 lata 15 dubieńskich Żydów, którzy zostali skazani przez Niemców na zagładę, gdy likwidowano tamtejsze getto. Część Żydów wiedziała, że idzie ich koniec. I właśnie przylecieli w nocy, przyszedł jeden Misze, Moshe Fischer, najstarszy z nich, tam były dwóch braci, do ojca z prośbą, żeby uratował, bo jak nie ratuje, to zginął. No ojciec wiedział, co to grozi, bo Niemcy ogłaszali, że za ukrywanie grozi kara śmierci i spalenie domów, żywcem palili. No bo na razie ojciec powiedział, że to od nas będzie zależało, bo było nas trzech braci, jak żeby myśmy nie wygadali się z kolegami. Nieopodal tego domu na Szybnej Górze było miejsce straceń, gdzie dotąd pod ziemią znajdują się szczątki kilkunastu tysięcy Żydów i Cyganów. Pan Alfred był jednym z dwóch świadków tych mordów, które obserwował z ukrycia. Tu jak wjeżdżali, bo tu to jak te samochody, to szeroko tak zakręcali. O, te samochody stali później do wyjazdu. Oj, ostrożnie. Do wyjazdu stali te tyłem, bo tu później te rzeczy rzucali. Tu rozbierali się gdzieś. Tu im te zęby, te wszystkie zabierali, kosz stał taki wyklany i goło tu wszyscy przychodzili tędy i tu była ławka taka i dół tam wykopany był. I tu stał jeden karabin, stał gdzieś tak, nie wiem, tam drugi. Za uratowanie życia dubieńskim Żydom rodzina Kwarciaków została uhonorowana w 1989 roku tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Natomiast w 2010 roku Alfred Kwarciak otrzymał z rąk ambasadora Izraela w Polsce honorowe obywatelstwo tego kraju. W 2015 roku w Bolesławcu odsłonięto tablicę w hołdzie polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W roku 2019 Alfred Kwarciak uczestniczył w delegacji państwowej do Jerozolimy, w trakcie której odwiedziła ona Instytut Yad Vashem, gdzie wyryte są nazwiska Kwarciaków i ich dzieci. Swój dom w Dubnie, w którym się urodził, pan Alfred odwiedził w maju 2018 roku w trakcie wyjazdu na Ukrainę bolsajeckich wolontariuszy akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia. Wtedy odżyły jego wspomnienia. Komora taka była. Tak, to była taka, to porze, że a tu to my tak nie stawiali. Nie, nie, o co była chata i tak, tak, my przyjechali w Liwadę strojone. A, to dostawione. Tak, to dostawione. Aha, bo to chata, o to. Aha, tutaj, tak? To komora. To taka komora była. Tak, mała komora. I na strój. I na strych. No, to same jeszcze trzy schody. W 1946 roku myśmy wyjechali z tego domu, ten co tutaj, opuściliśmy ten dom. Tu mieszkaliśmy, tu się urodziło mi się, tu rodzice mieszkali. Tu się wychowaliśmy się i teraz po tylu latach trafiłem, trudno, ale trafiłem. Ten dom istnieje tak jak był. 72 czy 3 lata temu stał, taki teraz stoi. Ten sam blach, ten sam budynek stoi, te same okna, drzwi, zachowany, pięknie utrzymany. To był jego pierwszy, ale już też ostatni jego wyjazd w rodzinne strony. Alfred Kwarciak zmarł 18 lipca 2022 roku.